Nie każdemu królowi dane jest panować długo i szczęśliwie. W historii bywało, że ze zemsty, żądzy władzy lub zwykłego niezadowolenia ginęli z rąk własnego ludu. Lista władców, którym ich właśnie poddani pomogli pożegnać się z życiem, jest zaskakująco długa. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że przez stulecia królobójstwo było jedną z najgorszych zbrodni. Mimo to szacuje się, że w okresie od 600 do 1800 roku nawet przeszło 200 europejskich monarchów straciło życie w wyniku zabójstwa. Jeśli doliczyć do tego koronowane głowy, które zostały stracone w innych czasach i na innych kontynentach, cóż, nikt nie mówił, że bycie królem to bezpieczne zajęcie. Oto 5 władców, których na tamten świat wysłali ich właśnie poddani. Witajcie w kolejnym materiale na kanale Ciekawostki Historyczne. Autorką scenariusza do tego filmu jest Maria Protzner, a inspiracją do napisania artykułu była książka Roberta Harrisa Wielka Ucieczka, wydawnictwo Albatros, 2023 rok. Link do zakupu książki znajduje się w opisie. Zaczynajmy. A zacznijmy od Ludwika Capeta, czy też Ludwika XVI. Z tronu strąciła go rewolucja francuska. Choć rozpoczęła się w 1789 roku, przez kolejne 3 lata Francja formalnie pozostawała monarchią. Niesławny król, nazywany przez społeczeństwo ślusarzem, obżartuchem, czy też myśliwym, i jego równie znienawidzona małżonka, Maria Antonina, zostali pozbawieni władzy dopiero 10 sierpnia 1792 roku. Uwięziony w temple Ludwik XVI czekał na proces przez kolejnych 5 miesięcy. W końcu stanął przed sądem, oskarżony o zdradę stanu, a także organizowanie armii przeciwko Paryżanom i spowodowanie masakry na polu marsowym. 17 lipca 1791 roku, po nieudanej ucieczce monarchy z kraju, tłum antyrojalistów został tam ostrzelany przez Gwardię Narodową. Zginęło około 50 osób, a 100 zostało rannych. Króla oskarżono także o gromadzenie i ukrywanie mąki, kawy i cukru w królewskich magazynach. Na wieść o wyroku miał oznajmić: śmierć mnie nie przeraża, mam ogromne zaufanie do Bożego miłosierdzia. Tuż przed egzekucją, która odbyła się 21 stycznia 1793 roku, powiedział zgromadzonym wokół gilotyny ludziom: umieram niewinnie, przebaczam mym wrogom, pragnę, by moja krew przyniosła pożytek Francuzom i uśmierzyła gniew Boga. Ponoć część jego byłych poddanych potraktowała jego słowa literalnie i maczała chusteczki, kawałki papieru w błękitnej krwi, upuszczonej przez kata. Profesor Janusz Tasbir w audycji Polskiego Radia pod tytułem Historia na opak w 1996 roku podsumował smutny koniec Ludwika XVI następującymi słowami: ten poczciwy i głupawy król po prostu trafił na fatalne czasy. W spokojnych, cichych czasach on by przeżył aż do końca swoich dni, bez wielkiego wzburzenia. Podobną tezę postawił w biografii króla historyk profesor Jan Baszkiewicz, który napisał: wolno współczuć losowi tego przeciętnego człowieka, dobrego ojca rodziny, władcy pozbawionego demonicznych wad i wybitnych zalet. Prawa sukcesji dynastycznej odebrały mu szansę powodzenia na miarę jego możliwości. Mógł być przecież bardzo dobrym kartografem, zegarmistrzem albo ślusarzem. Dowiedziawszy się o swym skazaniu, Ludwik XVI miał poprosić o dostarczenie mu historii Anglii pióra Huma, by zagłębić się w biografię Karola I Stuarta. I ten król skończył bowiem marnie. Uwikłany w konflikt z parlamentem władca, bezkompromisowo dążący do wprowadzenia we Wielkiej Brytanii monarchii absolutnej, w 1649 roku stanął przed trybunałem jako tyran, zdrajca i wróg ludu. Cóż, nie da się ukryć, że śrubował podatki, wprowadził cenzurę w prasie,
promował kary cielesne, zaangażował się we wojnę z Hiszpanią, a na dodatek forsował zmiany religijne, które bynajmniej nie przydawały mu popularności. Łatwo się domyślić, jak potoczył się proces monarchy, a on sam na sali sądowej się nie pojawił, przekonany, że parlament nie może sądzić króla. Jak widać, jednak mógł. W książce Wielka Ucieczka Robert Harris przywołuje treść pisemnego rozkazu wykonania wyroku śmierci na Karolu Stuarcie, jaki Oliver Cromwell wręczył pułkownikowi Francisowi Hekerowi, dowódcy wojsk strzegących króla w dniu egzekucji. Zważywszy na to, że Karol Stuart, król Anglii, został uznany za winnego zdrady stanu oraz innych zbrodni, a w minioną sobotę ten sąd skazał go na karę śmierci przez oddzielenie głowy od ciała i wyroku tego jeszcze nie wykonano, z całą stanowczością rozkazuje się wam dopilnować, by egzekucja odbyła się pod gołym niebem, na ulicy przed Whitehall, dnia jutrzejszego, czyli 30 dnia miesiąca stycznia. Co ciekawe, gdy już skrócono go o głowę, wiele osób wybaczyło mu nieudolne rządy i zaczęło go czcić jako męczennika. Dekadę po śmierci Karola zorganizowano obławę za jego zabójcami. Część umarła już śmiercią naturalną, innych schwytano i powieszono, kilku skazano na więzienie. Dwóm, których historię opisuje we Wielkiej Ucieczce Robert Harris, udało się zbiec. Polowanie na Edwarda Woleya i Williama Goofa stało się największą nagonką w dziejach XVII-wiecznej Anglii. To był jeden z najbardziej wstrząsających aktów terroru w całym XIX stuleciu. Zamach bombowy na imperatora Wszechrosji Aleksandra II. Dokonany 30 marca 1881 roku przez grupę anarchistyczną Narodnaja Wola miał wymusić reformy na jego następcach lub zagrzać lud do dalszej walki z istniejącym systemem politycznym. Jak pisze Wioleta Wiernicka, terroryści mieli dużo samozaparcia. Zanim faktycznie zdołali zgładzić cara, dokonali aż 6 nieudanych prób. Motywacji im nie brakowało. Aleksander II, choć przeszedł do historii Rosji jako wielki reformator, który dokonał uwłaszczenia chłopów, uosabiał według nich wszystko co najgorsze. Nawet proponowane przez niego, dość liberalne jak na tamte czasy, posunięcia nie spotkały się z uznaniem narodników. Ba, uznali, że zagrażają one ich sprawie, bo mogą przeciągnąć inteligencję na stronę cara. Udanego, 7 zamachu dokonał Polak, Ignacy Hryniewiecki, zubożały szlachcic z Kresów. Marcin Szymaniak pisze o nim. Hryniewiecki był zamachowcem samobójcą. Szedł na śmierć. W liście pożegnalnym napisał, że los skazał go na wczesną śmierć, że nie będzie świadkiem zwycięstw, że nie przeżyje więc ani jednego dnia, ani jednej godziny w świetlany czas triumfu. Pożegnalny list trzymał w kieszeni. Dopadł cara podczas podróży karetą, w drodze do Pałacu Zimowego. W wyniku wybuchu Aleksander II stracił nogę i niedługo później zmarł. Bomba raniła też kilkadziesiąt innych osób, w tym Hryniewieckiego, który również udał się na tamten świat, jeszcze tego samego dnia. Przed końcem miesiąca aresztowano 7 organizatorów zamachu. 6 z nich zostało skazanych na śmierć. Stracono ich 15 kwietnia 1881 roku. Ich poświęcenie poszło na marne. Zabójstwo cara niczego nie zmieniło w rosyjskim systemie. W 1863 roku, w wyniku wojny domowej, dzięki wsparciu kilkudziesięciu tysięcy Francuzów, była hiszpańska kolonia Meksyk została przekształcona w cesarstwo. Na jej władce koronowano Maksymiliana I Habsburga, brata cesarza Franciszka Józefa. Nie cieszył się długo z tego przywileju. Już 19 czerwca 1867 roku stanął przed meksykańskim plutonem egzekucyjnym. Trzeba przyznać, że w ciągu swoich 3-letnich rządów do Veracruz dotarł w maju 1864 roku, nie udało mu się zyskać przychylności poddanych.
od samego początku swojego pobytu w Meksyku toczył wojnę z niechętnymi mu meksykańskimi liberałami. Na dodatek naraził się popierającym go konserwatystom, ponieważ wprowadził większość postulatów, których domagali się jego przeciwnicy. Gdy w konflikt wplątali się jeszcze Amerykanie, Napoleon III uznał, że pora wycofać stamtąd swoich żołnierzy. Francuzi próbowali jeszcze namówić Maksymiliana do abdykacji, ale był on na to zbyt dumny i uparty. Ostatecznie 15 maja 1867 roku cesarz został schwytany. Postawiono go przed sądem wojskowym. Zamierzano osądzić Maksymiliana na podstawie dekretu prezydenta Juareza z 1862 roku o karze śmierci dla interwentów i współpracujących z nimi zdrajców. Mimo protestów, między innymi ze strony Franciszka Józefa, który przywrócił bratu prawa dynastyczne w Austrii, pisarza Wiktora Hugo czy włoskiego rewolucjonisty Giuseppe Garibaldiego, cesarz został skazany na śmierć. Stojąc przed plutonem egzekucyjnym, Habsburg powiedział: umieram za słuszną sprawę, niepodległość i wolność Meksyku. Niech moja krew będzie ostatnią, która zostanie przelana w tym nieszczęśliwym kraju. A jeśli będzie konieczne, by jego synowie wciąż przelewali swoją, niech popłynie ona w imię dobrej sprawy, ale nigdy w wyniku zdrady. Umieram niewinny i wybaczam wam wszystkim. Niech żyje niepodległość. Niech żyje Meksyk. To jedna z największych zagadek w historii Polski. Kto i na czyje zlecenie zamordował Przemysła II? Władca zginął 8 lutego 1296 roku w Rogoźnie, zaledwie 7 miesięcy po koronacji. Jak komentuje profesor Tomasz Jurek, panował tak krótko, że trudno zrekonstruować jego działalność publiczną jako króla. Wiemy, że ruszył w objazd Pomorza. Nie było telewizji, więc nikt nie widział tej koronacji. Dlatego władca musiał pokazywać się poddanym w monarszej chwale. Choć długoż pisał o nim, że był mężem, którego naród polski przez wszystkie następne pokolenia i wieki winien sławić, Przemysł II nie zdążył zbyt wiele dokonać. Nie opanował na stałe Małopolski. Jego władza ograniczała się w zasadzie do Wielkopolski i Pomorza. Nawet jeśli planował zjednoczyć pod swoim berłem Królestwo Polskie, plany te spełzły na panewce, gdy w feralną środę popielcową został porwany w Rogoźnie, gdzie świętował zapusty, a następnie zamordowany. Do dziś nie udało się wyjaśnić szczegółów tej zbrodni, ani jednoznacznie stwierdzić, kto jej dokonał. Jak referuje profesor Jurek, rocznik kapituły poznańskiej podaje, że margrabiowie brandenburscy, Otton V Długi, inny Otton oraz Jan IV, syn Konrada, będący siostrzeńcem Przemysła, wysłali oddział zbrojnych, który wszedł o świcie do nieobronnego Rogoźna i porwał króla. Jednak Przemysł zaczął się bronić i odniósł ranę, więc napastnicy, nie mogąc go odwieźć do marchi, dobili rannego gdzieś za Rogoźnem. Autor relacji twierdzi, że motywem porwania była nienawiść Niemców z powodu koronacji. Źródła krakowskie, czeskie czy ruskie nie oskarżają wcale Brandenburczyków. Piszą natomiast, ale dopiero po kilkudziesięciu latach, o swoich rycerzach, czy to z rodu Zarembów, czy Nałęczów. A po ponad 100 latach pojawia się nawet wiadomość, że inspiratorem był król czeski. Królobójcy, kimkolwiek byli, nigdy nie zostali złapani. Niewątpliwie jednak ich czyn odcisnął piętno na historii Polski, opóźniając jej zjednoczenie na niemal 30 lat. Inspiracją do napisania artykułu była książka Roberta Harrisa, Wielka Ucieczka. Jest to trailer historyczny, który możecie kupić na stronie, której link znajduje się w opisie. Za wydanie odpowiada wydawnictwo Albatros. Autorką scenariusza do dzisiejszego filmu była Maria Procner. Czytał dla Was Szymon z kanału Historyczny Top. Napiszcie w komentarzach, o jakich Wy królobójstwach słyszeliście. Może znajdzie się jakiś ciekawy artykuł, na bazie którego można byłoby zrobić film.
Wszystkiego dobrego, zapraszam na swój kanał oraz do zostawienia subskrypcji na kanale Ciekawostki Historyczne. Dzięki!